Po prawie dwóch latach opóźnienia udało się podpisać umowę dotyczącą zapowiadanej rewitalizacji rzeki Kamienica. Inwestycja była zapowiadana jeszcze w kampanii wyborczej, a jako termin zakończenia projektu wskazywano wówczas 2020 rok. Dwa lata to trwało niestety, ale. A słowo dane słowem świętym i to musi być zrealizowane. W kampanii wyborczej pan minister Marek Grubarczyk, zresztą nasz kraj, wspaniały minister, a, który zajmuje się między innymi gospodarką wodną, a obiecał tutaj w Nowym Sączu nad kamienicą, że pojawi się ponad 10 milionów złotych na ułatwienie przepływu ryb w rzece Kamienica, ale także przy tym modernizację przebudowa progów. I faktycznie, moi drodzy Państwo, w dniu dzisiejszym o godzinie 12 w Krakowie. A ze względów epidemicznych nie ma tam widzów czy też gości, polskie wody z Agencją Rolnictwa, czyli Arimrem. Podpiszą umowę. W ramach prac zostaną przebudowane trzy stopnie wodne na odcinku ponad 12 kilometrów. Teren zostanie zabezpieczony pod względem przeciwpowodziowym, kamienica zostanie zarybiona, a wały odzyskają swój rekreacyjny charakter. I zapowiadałem, że będzie jakaś wielka, wielka sprawa na kamienicy. Więc dzisiaj, moi drodzy Państwo, ta sprawa, o której jeździliśmy wiele miesięcy, nie tylko ja, oczywiście też wszyscy moi koledzy parlamentarzyści, ale mi też przyta, przypadł zaszczycie na prośbę pana ministra Marka Grubarczyka te dokończenie negocjacji. Ze stroną Ministerstwa Rolnictwa po półtora roku, bo tak naprawdę już półtora roku temu powinien być ten projekt rozpoczęty, bo mamy taki poślizg w harmonogramie, udało się te środki uratować, przekazać, podpisać. Koszt inwestycji to około 10 milionów złotych. Podpisaniu podpisanie umowy, szybka aktualizacja harmonogramu. Oczywiście te dwie agencje muszą się między sobą porozumieć, dwie instytucje państwowe, czyli Polskie Wody i Arimr. No i tak na sprawę później rozpisanie, rozpisanie wszystkich przetargów i przystąpienie do pracy. I jak dodaje poseł Patryk Wicher, to początek inwestycji na rzece Kamienica w planach kolejne etapy.